bieżącym roku w gminie Mysłakowice przeprowadziliśmy 5 dużych inwestycji infrastrukturalnych za kwotę ponad 15,5 miliona złotych. Dzięki dofinansowaniu z Polskiego Ładu oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ponad 13 milionów złotych udało nam się zamknąć budżet gminy kwotą tylko 2,5 miliona złotych udziału własnego. Przebudowie uległy trzy drogi: ulica 1 Maja oraz łącznik ulica Łokietka i Górska w Mysłakowicach oraz ulica Poprzeczna w Łomnicy. Za kwotę ponad 6 milionów złotych wyremontowaliśmy 2,5 km dróg gminnych. Ważną inwestycją w ekologię była również wymiana 320 starych opraw sodowych na nowe, nowoczesne oprawy LED-owe. Od sierpnia bieżącego roku realizujemy 9. etap budowy nowej szkoły w Mysłakowicach. Jest to etap kończący już wszystkie budynki szkolne. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem z Polskiego Ładu w kwocie prawie 8 milionów złotych. Cała inwestycja to 9 milionów 200 tysięcy złotych. Oprócz wykończenia wszystkich sal w budynku, tutaj w tej części szkoły, również są prowadzone prace na zewnątrz, jest budowa nowego ogrodzenia oraz chodniki doprowadzające od tyłu szkoły bezpieczną drogą dla uczniów. Prace na terenie szkoły trwają zgodnie z harmonogramem. Do końca roku planujemy zakończyć wszystkie roboty i wystąpić do niezbędnych służb o wszystkie zgody i pozwolenia. Od nowego semestru, czyli od lutego 2025 roku, cały budynek szkoły będzie już w pełni dostępny dla dzieci i młodzieży uczących się tutaj. Inwestycje, które wykonaliśmy, poprawią bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców gminy Mysłakowice. Liczymy, że w przyszłym roku uda nam się zrealizować jeszcze więcej.